Medium się na Helu, tak jak mogliście widzieć to w naszych poprzednich odcinkach i będziemy grali oczywiście w chowanego. Yes! Moja ulubiona gra. A ja nie lubię tej gry. Ja nie lubię was, idę stąd. I ogólnie zasady tego chowanego są mega, mega proste, no bo wy macie na schowanie 3 minuty. Ja mam akurat na znalezienie was 15 minut. To duża dysproporcja. Tak, i granice całego obszaru, w którym można się chować i szukać, to oznaczają te lampeczki piękne, kolorowe, białe. Ej, a wiecie jaka jest najważniejsza zasada? Żeby widzowie zostawili łapkę w górę pod tym filmem. Jeżeli się podoba, oczywiście. Chcecie więcej chowanego w różnych miejscach w Polsce na przykład. I oczywiście wygrana osoba zwycięża, proszę państwa, ile? 100 zł. Wow. Natalia gra z nami, bo Natalia daje hajs. To 100 zł. Ja, jeżeli znajdę kogoś, to ta osoba dołącza do mnie i szukamy razem. Oprócz mnie, ale się nie szukamy. Na przykład ja zobaczę, że Fausty się chowa tutaj i ja potem pomagam tobie szukać, to ja nie mogę ci podpowiedzieć, bo to by było oszukiwanie. I uwaga, to jest taka pewna zmiana, która nie pojawiła się u nas wcześniej, że każdy idzie pojedynczo się chować i reszta nie wie, gdzie ktoś się schował po to, żeby właśnie nie było ułatwienia. Oprócz operatora, także nie podpowiada. Właśnie. Tak. Ale wy macie to wszystko pocięte i zróbcie to wszystko teraz, naraz, po! 3, 4, start! Go, 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 go! Ej, mi się znowu ciekawa sprawa chce siku, więc idę to zrobić. Zbydlę na wolności, proszę państwa. Zwolnienie maszyny losującej. Teraz ten niezręczny moment, jak się delikatnie go trzeba, tak wiesz. No, teraz jest podróż do majtków, już jest w spodniach nawet aż. Zasunięcie. Natalka, masz lamusiarski pomysł, tak? Mam strasznie lamusiarski pomysł, a nie fajny, dobrze? Przynajmniej, powiem ci tyle, przynajmniej masz pomysł. Z tej strony lipa. No ta. Zarąbista kryjówka, stary, nie? Proszę państwa, ostatnie zamknięcie maszyny losującej i spuszczenie kul. Dziękuję. Dziękuję, to było piękne. O kurde. Siema. Myślałem, że to gówno tu przez chwilę. Dobra, już idź, ja schowany. Bo! Jak tam uważasz, że wygrasz? Szczerze? Nie. A ja uważam, że wygram. Następny! Dobra, ja idę. Czas na mnie. Ja jestem tryhardem, lubię tryhardować. I pierwszą rundę wybiorę najmocniejszą kryjówkę, na jaką wpadłem. Mam nadzieję, że to wszystko się uda. Nie chcę za głośno mówić, bo zaraz ktoś usłyszy. Ale, proszę państwa, zamierzam wejść na dach kampera. Oczywiście, żeby nie obudzić sąsiadów, ani żeby nikogo nie wystraszyć, wejdę na kamper Natalki, Ali i naszych kochanych operatorów. Jestem ciekawy, czy mnie znajdą, ale jestem pod kogoś kamperem. Przypał trochę. Nie to. To jest nasz. Uff, ciekawie wszedłem do sąsiadów. Mamy to. Stówka ratuje do kieszeni. To będzie nudne 15 minut. Pójdę spać chyba. W tym momencie kładę się na dachu kamperka i odpoczywam, relaksuję się, nie ma co się stresować. Myślę, że nie ma szans, żeby ktoś tu wskoczył, zobaczył. Kurde, jednak jest szansa. Tak! Start, start, start! Dobra, ogólnie to nie chcę się schować. Tyle ci powiem, Sylwek. Nie patrzcie się, żeby ten, żeby nie zdradzić. Sąsiedzi cisną ze mnie bekę, że kurde leżę na kamperze. Liczę na to, że coś mi się tu jest za bardzo obvious, że coś mi się ujawi, pojawi przed oczami i że po prostu tam wejdę. O, wiem, chodź. A ja mam szczerze, że teraz jak wlazłem już tutaj na górę, to widzę, że jednak z wielu stron można mnie zauważyć, więc nie jest to aż tak OP, jak myślałem. Także... To jest nasza przyczepka? Tak. Mam nadzieję, że się nic nie zepsuje. Dobra. Bartek, spiął się na to. Słuchajcie, misiaki. Jestem w naszej przyczepce. A właściwie na naszej przyczepce. Jestem Bartek. No, widać, kurde, że jednak Bartek podobnie myśli jak ja w niektórych momentach. Słuchajcie, jak to mówią, wielkie umysły myślą podobnie. Kujzual pająk, kujzual pająk. Kochani! 3, 4, start! Lecimy. Nie wiem totalnie, gdzie mam się schować. Dobra, lecę tutaj. Ja ogólnie miałam taką spoko nawet miejscu. O Jezu, gdzie ja się wpieprzyłam, no. Te 2 minuty to jest killer, wam powiem. Tylko najgorsze jest to, że tutaj jest tyle robactwa. Muszę się zwinąć w kółko.
Nie, mega, tu nie chcę wejść. Ja tu naprawdę nie chcę. 30 sekund. No dobra, no. Tak zostaje, no co? Wiesz. Jak mnie obejdą jakieś pająki? Czy Fausti będzie patrzeć pod kamperami? Pewnie tak. Obiecuję wam, że w drugiej rundzie bardziej sobie wyczaję miejsce, ale tutaj trochę ta presja czasu mnie przygnębiła. Cześć. Nie wiem, czy mnie widać, ale staram być cicho. Wiem, gdzie wszyscy są schowani, bo są strasznie głośno. Dlatego giga przybył. Uff, ile robactwo story. O kurde, nie wiem, czy chciałem to widzieć. Kochani, szybkie promo time. Otworzyłam swój kanał, w sensie nie otworzyłam. Wznowiłam swój kanał, w końcu nagrywam odcinki. Pojawiają się one co tydzień w niedzielę o godzinie 18, także koniecznie subskrybujcie kanał. Warto wam o tym przypominać, bo może niektórzy z was nie wiedzą, a tam naprawdę się staram. Ogólnie słyszę gdzieś Wigę, ale nie, kompletnie nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Gdzieś niedaleko, strasznie głośno gada do kamery. Mój czas, chowanie się. I powiem tak, mam chyba jedną z najbardziej lamusiarskich jakby skrytek, którą sobie wymyśliłam wcześniej. I obawiam się, że zostanę znaleziona jako pierwsza. Nie chciałabym strasznie, bo chcę się trochę pobawić. Nie chcę szukać, bo nie lubię, bo się boję ciemności. A skrytka jest tu. Dobra, chowam się w te krzaki. Mam czarne ubranie, więc będzie git. Chowam się. Elo. Słuchajcie, kolejna mrówka. Dla mrówek jest to nieistotne, gdzie one są. One i tak łażą po ściółce. Dla nich świat jest wyskalowany na 300 razy mniejszy. Wiecie, o co chodzi, że dla człowieka czymś przerąbanie wielkim są drapacze chmur, nie? Że trzeba się wrąbać na Burj Khalifę kilometr do góry, żeby poczuć wysokość. A mrówka wystarczy, że wyjdzie na drzewo. Wystarczy, że ma kawałek swojego lasu, gdzie se tam chodzi i je. Tyle. I to jest git. Niesamowite. Zrobiło się strasznie ciemno. Nie wiem, czy mnie słyszycie. Nie jest to zbyt fajnie. Ktoś jest w tym kamperze, pod którym ja się schowałam. W ogóle świat to jest taka struktura fraktalna. Jakby nie patrzeć, wiecie, że woda, to jest tak naprawdę fraktal. Jest takie powiedzenie burza w szklance wody, nie? Wiecie, że tak naprawdę w szklance wody też może być normalnie tsunami. Takie samo, jak się tworzy na oceanie. Jak się zbliży, to normalnie widać takie pofalowane jakby morze. Świat to fraktal, mrówki to ludzie. Idę spać. Kto to słyszał? Ale zajebiście. Cieszę się, że ktoś to słyszał. Ja się boję ciemności. Czy się zaskreślić, czy mają się koty na takie rzeczy? Ja już jestem na to za stara, wiecie. Czas, start! Szukam! Fausti zaczęła szukać. Teraz się zamykam i już przestaję gadać do was. O, szukanie się rozpoczęło. O Jezu, ona już szuka. Ogólnie ja jestem strasznie ślepa i po ciemku będzie mi dwa razy gorzej niż w ogóle, wiecie, za dnia. Ale dawno nie szukałam i w sumie chciałam spróbować. Mam wrażenie, że tu mógłby ktoś być, ale nie chcę sprawdzać. Myślę, że nikt by tam nie wszedł. Pajak mi chodzi po nodze, ale nie będę robił gwałtownych ruchów. Ale coś mi tu nie gra. Czy można wchodzić na górę kamperów? Ej, naprawdę ciężko będzie kogoś znaleźć. Chodźmy tu. O! Cześć! Nie! Pomagasz mi teraz szukać. Dobrze, let's go. Ej, jestem w miejscu, w którym nie byłam wcześniej nigdy. Nie bardziej się pan kleszczy, stara, w tych krzakach. O, tu ktoś jest. Halo. Aha. To chyba nie. Byłaś! Wiem, że tu jesteś. A, chyba jednak nikogo tu nie ma. To nie powiedziałam, to jest kierowa, dobra? Dobra. Czy widać mnie? Podniósłbym głowę, żeby zobaczyć, gdzie jest, ale boję się, że mnie zauważy, bo kręci się ciągle wokół. Wbijają mi się kamyki w dupę. A nie, to ktoś po prostu z kempingu. Cześć, jest ciężko. Tu nie widzę, żeby ktoś był. Nie no, chyba nikt by się tu nie wcisnął. O kurde, razi mnie to słońce. Nie słońce, tylko ta lampa. Ale pod te kampery, Jesus Christ. Kto by się tam schował? Halo, byłaś! Słyszę, że tu jesteś. Jak oni się musieli dobrze pochować? Gdzie oni są? To jest nienormalne. Okej. Co, myślisz, że cię nie widzę? Myślisz, że jestem taka ślepa? No dobrze myślisz. Ja kręcę, co jest grane. Serio, myślałem, że mnie zauważyła. Ej, naprawdę pochowali się mega dobrze. Hit naprawdę, nie może nikogo znaleźć. O, cześć! Znalazłaś kogoś? Tak, Bika! Jestem pierwsza. Gdzie była? Druga. Druga, stara, ja miałam taką kryjówkę, że... Oj, to dobrze, że nie pierwsza. Patrzcie na nią. Pausty znalazła Wikę. Szukamy dalej. O, jest tam ktoś! Byłaś! Startuję.
W ogóle wydaje mi się, że ktoś może być gdzieś na dachu. Do kamperów nie możemy wchodzić. Ej, mega są mocni, to jest niemożliwe! Jezu, chłopaki na pewno powozili na górę te kampery, przecież oni są niemożliwi. Kurde, rzeczywiście dobrze są pochowani. Dzieciory, najgorsze gówniarze. Wiecie? No, dzień dobry. Dzień dobry. Chodź na kierowana jednego i ci powiem. Boję się tu. Jak jesteś na dachu, to schodź, bo ja tam nie doskoczę. Ej, ogólnie to serio się zastanawiam, czy siedzenie na dachu jest fair w stosunku do dziewczyn. Bo w sumie one tu nie zajrzą. Dramat. Jeszcze mi się but rozwiązał. Oni musieli powchodzić na drzewa, przysięgam. Naprawdę, nie ma gdzie. I oni na bank są na drzewach albo na górze kamperu. Bartek, widzę cię. Cześć. No schodź, zobacz cię, znalazłam cię. No dobra. Znaleźli Bartka, o kurde. Patryk i Bartek, zostały 4 minuty. Zostałem tylko ja z Patrykiem, ale przybył. Ale na kamperach, powiem wam widzowie, że to jest mocne. Uważam, że gdzieś też jest Bartek Laskowski, właśnie u góry. Skoro Bartek Kubicki wszedł, to Bartek Laskowski na 100% jest gdzieś u góry, bo no nie chce mi się wierzyć, że ominąłby taką okazję, żeby się gdzieś wspiąć. Dobra, to idę na kamper w takim razie dziewczyn, bo tam może ktoś się schował. Patrzcie, spinanie się po kamperach to moje. Wiem, gdzie jest Bartek, nie wiem, gdzie jest Patryk. A sprawdzałyście pod? Złaź, widzę cię! Widzę cię! God damn it! To dawajcie, 1,5 minuty mamy na szukanie. Dołączam do szukania, rozglądam się na dachach. Został Patryk i 1,5 minuty! Ja powiem wam, że mocny tryhard się załączył chłopakom. Patryk wyłaś, a? To nie Patryk. Nie no, to jest niemożliwe, przecież tego gościa nie da się znaleźć, on jest największym tryhardem. Sprawdzę tutaj auto z tyłu. O nie! Koniec czasu! Dobra, słuchajcie, no niestety nie udało mi się znaleźć Patryka, czyli Patryk wygrał. Wygrałem, ale nie wiem, jak. No i teraz jest jedno wielkie szukanie Patryka, bo nie słyszę chyba. I ciekawi jesteśmy, gdzie jest, ale no ja przegrałam, czyli Patryk wygrał. Idziemy mu to powiedzieć. Patryk! Patryk! Ej, no i gdzie byłeś? Pod kamperem. Którym? Nie wiem. Ej, serio? No, ale tak było niewygodnie, wow. I nie umiałem wyjść. Brawo, gratulacje. Ej, serio? Przejrzałam każdy kamper pod spodem. Każdy. Byłem tak wtulony, głowę i ręce miałem schowane i tak to... Piąteczka jeszcze raz. Stopka dla ciebie. Oje. Proszę państwa, druga runda, drugie siku. Proste i logiczne. Nasze polega druga runda. Każdy się rozbiega w tym samym czasie. Jest szybsza, bardziej dynamiczna. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Zdrowa prostata. 3-4, stop. 3-4, start. 3-4, stop. 3-4, start. O, już końcóweczka była jak coś. Szuka Patryk. Kogo znajdzie ostatniego, ten wygrywa. Jak znajdzie wszystkich, wygrywa Patryk. Tyle z zasad. Lecimy. Widzowie, zaczynamy rundę drugą, a wy jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapki w górę, to dorwie was Bóg lasu Helu. Czyli jeleń z twarzą. To jest prawdziwa legenda, proszę państwa. Tutaj ciekawostka, kłamstwo. Poczekamy chwilkę, żeby wszyscy się schowali na spokojnie, żeby nie widzieli mojej kryjówki. Jezus, fałszy. Lecę tu. Nie wiem, które auto. Kurde, nie wiem, czy to dobry plan. Chyba nie. Nie. Gdzieś biegnę daleko. Fuck. Jezus, krew. Chowam się tutaj za auto. Będę jeszcze w obrzeżu tych ty. I kucnę. Tak, że nie będzie mnie widać. Swojej fury, którą otworzyłem totalnie wcześniej. Będzie otwarta, będzie można zajrzeć do środka, będzie można otworzyć drzwi, więc myślę, że kryjówka będzie legit. Coś, co znalazłem już wcześniej. G-klasa. Kitramy się pod G-klasę. I tyle. No nie wiem, gdzie mam iść. O Jezus. Opla. Opla. Mi palca. Chillera, tylko mam nadzieję teraz, że światła zgasną, póki przyjdę. O, no i zgasły. Jesteśmy pod G-klasą, bardzo blisko granicy. Jakby tak tutaj gdzieś. Kochani, to jest najgorsza miejscowa, jaką kiedykolwiek wybrałam. Serio. Nie umiem pracować pod presją. Ale już tutaj zostaję, bo już Patryk powoli szuka. Teraz czekamy.
Patrzcie, Wika się schowała w tym namieciku niebieskim. Serio, jest najgorsze miejsce, bo schowałam się w jakimś namiocie. Serio, w namiocie. Jak poświeci na ten namiot, to od razu mnie będzie widać, ale przynajmniej może nie będę znowu pierwsza, która zostanie odnaleziona. Dobra, kładę się. Miejsce dosyć obvious, ale liczę, że Patryk je pominie tak na szybko i nie zajrzę pod samochód. Nie mam pojęcia, co zrobić. Dobra, chowam się. Plan jest teraz taki, że to wygrywam. Dobra, jestem schowana tak. Idąc z tamtej strony mnie nie zauważy, ani z tej musiałby tu wejść po prostu. Widzowie, czas start, 15 minut. Szukam ja, bo wygrałem i chcę wygrać drugą stóweczkę, więc lecimy. Odtąd już mogę szukać. Walnę się w taki sposób, żebym miał nogi poniżej siedzenia. Dobra, dobra, Patryk idzie. Myślę, że wystarczy, że tu przejdzie i już mnie znajdzie, ale trudno. Mam kilka planów, co chcę sprawdzić i potem zaczniemy szukać. Tak na serio, serio. Jestem tak niezadowolona z tej miejscówy. Wybaczcie, widzowie. Słyszę Patryka. Okej, słabo mi idzie na razie. Ale wiesz, ja chcę na spokojnie stać. My mamy tu jakieś auto. O kurczę, chyba tak idzie na moją stronę. Siema. Kurde! Nie wierzę, że to zrobił. A skąd wiedziałeś? Często się ktoś chował w samochodach. Byłem pierwszy? Ja wale. Znalazł właśnie Bartka. Boję się, że mnie zdradzi. Nie wierzę, Bartka znalazł przede mną, a poświecił na namiot. Może ta kryjówka zadziała. Może już nie jest taka zła. Dobra, przepraszam, kryjówko. Jesteś zarąbisty. Nie z okolicy, Patryk. Trzeba przyspieszyć, stary. O nie. O, Bartek. Cześć. W dupę, no. Drugą kryjówkę sobie wybrał, stary. Kolejna osoba znaleziona. Ja ci kręcę, lecę z tym. O nie. Jak największy pacan jako drugi. Ale wiecie co? Patrzcie, po czym byłem skitrany. Piękna G-klasa, nawet nie jestem zły. Najciemniej pod latarnią. Zobaczymy. Coś mi chodzi po nocy, ale nie mogę się ruszyć. Co ja robię update? Patryk mnie nie znalazł. Jest mi strasznie niewygodnie, cierpią mi nogi. Ktoś tu cały czas chodzi. Nie bardzo się boję, że mnie ktoś krzyczy. Jestem kurwa schowana w krzakach. Może mnie ktoś osika. Właśnie słyszę, jak ktoś sika. Cześć. Dobra. Jeszcze dwie osoby. Ej, ale nie była taka oczywista. O, no to jest git, jest git, jestem zadowolona. Zostałam ja i Natalia w grze. Przejdę się zobaczyć z grubsza, czy nikogo nie ma. Jeźdź tak na spokojnie, a później będę patrzył pod każdym kamperem. Ej, mam stary jeszcze 9 minut. O kurde. Ale to będzie rozgromione, coś czuję. Halo? Halo, jest tu kto? Halo? Proszę panią. Co to za ninja? Krzakek. Natanka, trochę nie pomyślałaś o butach odblaskowych. Nie, ja myślę, że ogólnie one przy wejściu gdzieś się przekitrały, wiesz? To mamy dużo czasu, to idź. Gdzie znalazłeś Natalkę? W krzakach. Znowu? Byłaś fosty. Może w klidonicie się zmieściła. Zaczynamy was? Dajcie znać w komentarzach. Fausty lubi ładne samochody. Sprawdzę wszystkie ładne samochody w okolicy. Co jeszcze jest? Mignął na mnie latarką za plecą. Dobra, ta bluza do kamuflaż. Ej, tu jest dobra kryjówa. Gdzie ta Fausty jest? W dupę jeżdża, no. Ej, Fausty, jesteś na łódce? Fausty się schowała bardzo ładnie. Dobrze się skitrała. A pani czemu nie szuka? Szukam właśnie. Ale jestem załamana. Mało czasu, mało czasu. Dobra, chodźmy tam tu na chwilę. Ile jeszcze? Ciężko. Dobrze się schowała, skupana. No, jeden, obydwoje. No. Ogólnie szła przede mną Faustyna i kompletnie zniknęła mi z oczu. Wydaje mi się, że mogłaby schować się gdzieś za samochodami, więc sprawdzę to. Ale żeby nie było, że widziałem, w tym miejscu jak ją znajdę, to nie zaliczę sobie tego punktu. O, właśnie. Właśnie. Ale powiem szczerze, kryjowa zawalista. Znalazł mi świeży, ale z racji tego, że widział, gdzie się wcześniej schowałam, to teraz właśnie specjalnie powiedział, że nie zaliczę sobie tego punktu. Ej, no tolko. Ale skryta, kurde. Cicho. Przecież te skrycia mogą się uduszyć. Nie.
można wygrać. Nigdy jej nie znajdziemy, trzeba się z tym pogodzić. Minuta 33 została. To dobrze się schowała. Ej, patrz, czemu mi nie pomagają? Pomagamy. O nie, koniec. To zaprowadź nam. Chodźcie, chodźcie, zaprowadzę. Wyłącz, wyłącz. Dobrze, Patryk i Fausti mają 1-1. Obydwoje poprowadzili dzisiejszy odcinek i obydwoje szukali, więc wyszło na dobre. Kryjowa kwest szatun. Bo jak ja zajrzałem tam w to miejsce, to nadal nie byłem pewien, czy to jest ona. No bo szukajcie gdzieś takie miejsce. Spadał ten? Patrzcie się, wy na drzewie. Ciszej, ciszej. Mam ją. Ej, a wiecie co, ja się jest? Wygrałaś wam z tej. Pomyślałam, że gdzie by Fausti ciągnęło? Do ładnych samochodów. Tak, ja słyszałam. A wy jesteś najlepsze? Świeciłeś mi po plecach. Ładna kryjóweczka, serio. Fajnie wyszło. Ja szukałem. Tak, na opak, tak, no. Dobra, to słuchajcie, mówimy troszkę cichutko, bo dzieci płaczą dookoła. Fausti wygrała drugą rundę. Pierwszą rundę wygrał kto? Patryk. Obydwoje dostają oczywiście po stóweczce. Właśnie wiemy, że lubicie bardzo nasze wyjazdowe chowane, więc koniecznie zostawiacie dużo, dużo łapek w górę, no bo oczywiście to nas motywuje do tego, by nagrywać w nowych miejscach chowanego i też i też pieniądze. Tak jest. Tak. A my chcemy więcej. My tak, chcemy tak więcej jest. Chowanego. Uwielbiamy chowanek. Do zobaczenia jutro o 17:00. Pa, pa.